dzisiaj to spotkanie to takie było na przełamanie po niepowodzeniu w starciu z Ruchem Chorzów, to było gdzieś tam w głowach zawodniczek. Dzisiaj próbowały, ale właściwie niewiele z tego wynikało. No tak, to generalnie rzutowo w pierwszej połowie tam jakieś sytuacje były. Rywal odskoczył na parę bramek i teraz ciężko się gra z takim bagażem, bo ktoś to prowadzi tam powiedzmy 5-6 bramkami. Gra trochę na luzie, może podjąć ryzyko, ten, który jest pod ścianą, no tego ryzyka nie może podjąć i tak to się poukładało, ta pierwsza połowa, gdzie kilka takich sytuacji mieliśmy. Koszalin grał w zasadzie swoją piłkę, niczym nas nie zaskoczył, grał solidnie, grał twardo w obronie i wygrał zasłużenie. Mamy swoje problemy jakieś tam dzisiaj, no niestety, też tam się Hania Jaszczuk stało, miejmy nadzieję, że to jest nic złego, ale rozjeżdżamy się na przerwę świąteczną. Jest jeszcze parę treningów, ale w nie najlepszych nastrojach. Zobaczymy, co przyniesie nowy rok i na dzień dzisiejszy jesteśmy bardzo niezadowoleni i na pewno jest nam przykro z tego tytułu, że właśnie bez punktów te dwa mecze, które nas trochę zaskoczyły, ale umówmy się, że takie są wymogi Superligi. Jeżeli jest okazja z powodu pandemii te mecze, które się nie odbyły, odrobić, no to dostaliśmy taką informację i zagraliśmy. Zobaczymy, no. To jest sport, liga jest długa, dużo punktów do zdobycia. Nie mówię, że wszystko jest możliwe, ale prawie wszystko jest możliwe.